Ekstra Dom. Największe biuro projektów domów. Formalności związane z budową domu. Decydując się na budowę domu, inwestor staje przed wieloma decyzjami, które będą miały wpływ na wygląd i komfort użytkowania obiektu. Ponadto będzie musiał zmierzyć się z dopełnieniem innych formalności koniecznych do rozpoczęcia budowy. Cały proces sprowadza się do czterech kroków. Krok pierwszy. Pierwszą czynnością, którą należy wykonać przed załatwieniem szeregu formalności związanych z budową domu, jest wybór i kupno działki budowlanej pod projektowany obiekt. Krok drugi. Należy sprawdzić, czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku, gdy działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, należy przygotować wniosek o ustalenie warunków zabudowy składający się z dwóch części – opisowej oraz rysunkowej. Następnie wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy. Krok trzeci. Kolejnym krokiem jest wybór projektu domu. Inwestor może zdecydować się na gotowy projekt domu odpowiadający jego potrzebom i oczekiwaniom. Drugą opcją jest projekt indywidualny projektowany od podstaw. Aby uzyskać pozwolenie na budowę obiektu, należy do urzędu złożyć kompletny projekt, na który składają się projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu. Krok czwarty. Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga złożenia gotowego projektu w starostwie powiatowym. Warto pamiętać, że od czerwca 2015 roku wiele rodzajów obiektów nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia budowy. Podsumowując, pierwszym etapem jest wybór działki. Następnie należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Kolejnym krokiem jest przygotowanie projektu, który należy złożyć w celu zgłoszenia budowy lub wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.